Ministrze, które tam koleżanki i kolego prawie, tam panią radną, panią dyrektor i naszych gości. Na podstawie sprawozdania stwierdzam, że mamy kworum, że Rada może podejmować prawomocne uchwały, zatem otwieram 35. sesję Rady Dzielnicy Ósmej Dzielnicy w dniu 16 stycznia 2013 roku. Proszę Państwa, projekt porządku obrad Państwo otrzymaliście. Moje pytanie do Państwa jest następujące. Czy są jakieś uwagi do tego projektu porządku obrad? Nie widzę. Zatem pragnę poinformować, że wpłynęły wnioski Komisji Merytorycznych o wprowadzenie następujących projektów obrad dzisiejszej sesji. Pierwszy wniosek Komisji Polityki Społecznej dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Kto z Pani, Panów Radnych jest za włączeniem do obrady, prosiłbym o podniesienie ręki. Wysoko. 16 do 15. Dziękuję bardzo. Wniosek Komisji Infrastruktury dotyczy planu pracy komisji, tejże komisji na rok 2013. Kto z Państwa jest za włączeniem, proszę o podniesienie ręki. 16 do 15. Dziękuję bardzo. Wniosek Komisji Edukacji dotyczący wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego zamiaru likwidacji gimnazjum nr 22. Kto z Pań i Panów Radnych jest za włączeniem pod obrady? Proszę o podniesienie ręki. 16 do 15. Dziękuję bardzo. Wniosek Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa dotyczący ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą rozbudowa istniejącego salonu samochodowego przy ulicy Kapelanta w Krakowie. Kto z Państwa jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie ręki. 16 do 15. Dziękuję. Kolejny wniosek Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa dotyczący sprzedaży części działki nr 170, obręb 70, jednostka ewidencji na podwórku. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie ręki. 16 do 8. Dziękuję bardzo. I ostatni wniosek. Nie, przepraszam. Wniosek Komisji Sportu i Terenów dotyczący planu pracy tejże komisji na rok 2013. Kto z Państwa jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie ręki. 16 do 20. Dziękuję bardzo. Chciałbym dziękować za zarządzanie. I wnioski, dwa wnioski będą zarządu. Pierwszy dotyczy korekty planu finansowo-rzeczowego Rady Dzielnicy Ósmej na rok 2013. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie ręki. 16 do 20. Dziękuję bardzo. I kolejny wniosek z zarządu dotyczący korekty zadań priorytetowych Rady Dzielnicy na rok 2013. Kto z Panów Radnych jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie ręki. 17 listopada 2012 roku układu komunikacyjnego dla miasta Krakowa. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Zatem proszę Państwa, poddam pod głosowanie porządek obrad wraz z prowadzonymi już przyjętymi projektami uchwał. Kto z Panów Radnych jest za takim porządkiem obrad dzisiejszej sesji, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Proszę przyjąć. 10. Proszę Państwa, punkt pierwszy mamy za sobą. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Nie wpłynęły żadne uwagi na piśmie, ale w tym momencie, w tym punkcie chciałbym Państwa radnych poinformować, że do porządku obrad, do protokołu z poprzedniej sesji został dołączony
wyłączone oświadczenie radnego dzielnicy uczniów pana Piotra Szewczyka, który na poprzedniej sesji pisał to oświadczenie. Niestety złożył na koniec sesji, niestety po sesji praktycznie i nie zostało ono odczytane. Także taką informację Państwu przekazuję. Zatem moje pytanie do Państwa jest zasadnicze, w związku z tym, że nie wpłynęły żadne uwagi na piśmie. Poddam pod głosowanie przyjęcie tego protokołu z 34 sesji. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem, prosiłbym o podniesienie ręki. Dominik? Nie ma. 14 za. Kto jest przeciw? 0 przeciw. Kto się wstrzymał? 2 wstrzymują. Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty.